trzy medale Kasi Zdziebło, która jest dzisiaj z nami, i brązowy medal Anny Wielgosz na lekkoatletycznych mistrzostwach i świata, i Europy. To dorobek, którego no, nie pamiętam w historii, kiedy podobne sukcesy nasi lekkoatleci seniorzy odnosili na poważnych, dużych seniorskich imprezach. Ważne osiągnięcia, bardzo ważne wyniki. No ale te gratulacje to jest jedna rzecz, a druga rzecz to chcemy przede wszystkim podziękować. Podziękować za to, że tymi wynikami udało się rozsławić Podkarpacie, Rzeszów, Mielec, prawda, te miejsca, które są na pewno ważne z punktu widzenia gospodarczego w naszym województwie, ale też no, są miejscami, które muszą i powinny osiągnąć dobre wyniki sportowe. Dziękuję bardzo za to, że miałam tak naprawdę warunki, żeby trenować, za pomoc z województwa właśnie podkarpackiego, z miasta Mielec. Także to wsparcie jest bardzo cenne. Sport jest zajęciem, do którego nie da się wrócić wtedy, kiedy będzie odpowiedni czas, nie da się go odłożyć na później, także zdecydowaliśmy, że bez względu na wszystko, bez względu na to, jakie to będzie miało dla nas konsekwencje finansowe i tak dalej, wszystkie plany przekładamy na później i po prostu stawiamy na to, czyli na sport i na to, żeby Ania mogła się rozwijać, dopóki jest na to szansa, dopóki wiek na to pozwala. Potwierdziła swoją dobrą dyspozycję i udało się osiągnąć tak naprawdę historyczny sukces, bo to drugi medal Polki na Mistrzostwach Europy na dystansie 800 metrów.